Dzień dobry Państwu w piękny, słoneczny, lipcowy wieczór. Witam wszystkich obecnych. Dzisiejszy wieczór zajmie nam około godziny. Przygotować kawkę, herbatkę. I zaczynamy. Skyward Community. Firma przyszłości, innowacyjna przyszłości transportu strunowego. Pokrótce się przedstawię. Krzysztof Dawidiuk. Własną działalność gospodarczą, usługi finansowe prowadzę od 1995 roku do obecnej chwili. W 2017 roku miałem taką możliwość przystąpienia do firmy jako inwestor i partner SBC Skyward Community. Dalej w 2018 roku przeszedłem szkolenie ambasadorów SBC 3D Coaching, który trwał 9 miesięcy. Było to szkolenie internetowe, jak również spotkania na żywo w wielu, można powiedzieć, państwach. Było nas wszystkich około 104 z wielu krajów. Byłem na Litwie, Belgii i zakończenie szkolenia odbyło się w Dubaju, żeby to na potwierdzenie tego. Tutaj jest slajd. W tamtym roku, w maju, ukończyliśmy szkolenie z grupą polskich inwestorów, partnerów, gdzie na pierwszym planie mamy tutaj naszą dyrektor Natalię Putak, po lewej stronie szef SWC, Jewgenij Kudraszow, następnie prezes naszej grupy z mikrofonem, Janusz Tomczak, następnie Mariusz Duszmański, Tomek Wajda, Grzesiu Hutnik, Tomek Żarnecki, Dmitrij Zajcikow, ja we własnej osobie bez brody i nasz ulubiony trener międzynarodowy Juri Garata. O czym będziemy dzisiaj mówić? Jakie są problemy dzisiejszego transportu? Już 100 lat temu filozof i osoba, która myślała o przyszłości w świecie, widziała transport na drugim poziomie. Można zauważyć na dole ruch kołowy, a u góry transport powietrzny na drugim poziomie. Następny slajd. Jest chaos na dole, a u góry odbywa się transport. Już mówię, 100 lat temu ktoś myślał, że transport będzie powyżej ziemi, czyli tak na tak zwanym drugim poziomie nad ziemią. A to obecne czasy. To już nie jest fotomontaż, to jest rzeczywistość. Ogromny ruch, samochody, wypadki, zatłoczone ulice i to się dzieje na całym świecie. Zaczynają to Stanów, Chiny, Indie, cały świat. To są bolączki dzisiejszego świata. Chcemy podróżować, jeździć, przemieszczać się. Są warunki naszego życia. Ktoś powie, no transport można prowadzić na morzu, statki. To widzimy. Porty, doki, transport.
Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ile jest statków na morzu. I to wszystko dopływa, trzeba to rozładować, przetransportować, czyli ogromne koszty, czas, zanieczyszczenie środowiska. Czyli mamy problemy, przeciążenie tras transportowych, brak zabezpieczenia, co się z tym wiąże, wiadomo, jak jest ruch, to są wypadki, kolizje. I co człowiek wymyślił, trzeba budować drogi, żeby ten transport i przemieszczanie nasze odbywało się płynnie. Ale nie zawsze natura pozwala nam. My ingerujemy jako ludzie w naturę, zabieramy jej, wyrywamy to, żeby przeprowadzić drogi asfaltowe, tak jak tu mamy po prawej stronie, przez pustynię. Po lewej stronie mamy tutaj śnieg, tory, gdzie chcemy podróżować, ale natura też robi swoje. Powodzie, zerwane mosty. To wszystko jest problemem dzisiejszego transportu, gdzie możemy to zapobiegać albo się poddać. Ochrona środowiska. Czy coś zostawimy po sobie? Zanieczyszczenia. To jest, można powiedzieć, nie obraz, który daje dużo do myślenia. Może już teraz nie spotkamy takiego transportu w obecnym czasie, w XXI wieku, ale jakie jest zanieczyszczenie środowiska przez fabryki, przez zanieczyszczenia przez kotłownie. To wszystko idzie do atmosfery, zanieczyszczenia CO2 dwutlenkiem węgla w obecnym czasie jest ogromne. Mamy ocieplenie klimatu. To wszystko są uwarunkowania zanieczyszczeniem środowiska. I następny, tak jak mówiłem, zanieczyszczenie środowiska, problem, który trzeba wyeliminować, żeby zostawić coś po sobie na przyszłość dla naszych dzieci, wnuków. Mówi się, że można rozwiązać, jest rozwiązanie. Każdy transport, każda firma, która produkuje samochody, szuka wyjścia. No jednym z wyjściem jest pojazdy elektryczne, hybrydowe, no ale skądś ten prąd trzeba czerpać. A jak widzimy, możemy to czerpać z węgla, czyli elektrownie węglowe, z gazu, ropa naftowa, atom, ale to wszystko również pochodzi i jest zanieczyszczeniem środowiska w obecnych warunkach. Jest wysokie zużycie energii. I ciągle człowiek próbuje podnieść się wyżej nad poziom ziemi, żeby przemieszczać się. Już jak widzimy parowozy. Tutaj mamy elektryczny po prawej stronie pojazd, ale to wszystko jest obarczone wielką konstrukcją, ogromną można powiedzieć konstrukcją, gdzie jest właśnie beton, żel beton, czyli ingerencja w środowisko. Dalej nie możemy znaleźć rozwiązania. Staramy się szukać w różny sposób. Jest to kolej, która zbudowana była w Niemczech, ale jak tu zauważymy, jest ogromna konstrukcja metalowa, niby podniesiona nad poziomem, na drugi poziom, ale jest duży koszt, bardzo duży koszt takiego transportu.
A to już Chiny też jest transport na drugim poziomie, ale jak zauważymy, ogromne betonowe, metalowe podpory, gdzie przemieszcza się tramwaj do góry nogami, jak tu można zobaczyć. Też ogromne koszty, ingerencja duża w środowisko. No są jeszcze transporty linowe, gdzie mamy wagoniki na szynach, gdzie jest łańcuchy są, gdzie silnikiem nie ma silnika, ale też trzeba to przemieszczać się za pomocą lin. Czy to jest rozwiązanie? No nie do końca, bo są małe przepustowości tego wszystkiego. I mamy rozwiązanie. Jest to nasz transport, transport drugiego poziomu, innowacyjny, transport Skyway Community. To są rzeczywiste już pojazdy po testach. Nasz generalny projektant Skyway Anatolij Junicki powiedział znamienne słowa. Tworzymy przemysł transportowy i infrastrukturalny, który nie jest gorszy i nie ustępuje takim branżom jak lotnictwo, kolej i transport drogowy. Jest niesamowity twórca tego, co dalej opowiem. Jak to działa? Jak widzimy, nasz transport strunowy może być usytuowany w różnych terenach. Na podporach, nie straszne, jak ja mówię, tu woda, góry, można to puścić. Możemy zmniejszyć podpory, czyli zmniejszamy koszty, naciągamy strunę i zmniejszamy koszty produkcji i transportu jednocześnie. Koszty wytworzenia materiałów. A tak wygląda przekrój szyny, która jest wypełniona masą bitumiczną. Dlaczego struna? Właśnie tu struny wtopione są i zalane, czyli dajemy to wypełniaczem, wzmocnione ściany, jest konserwacja i to wszystko pochłania hałas. Jest niesamowity transport, cichy. Także podróżowałem takim transportem i naprawdę komfort jazdy jest super. I mamy tutaj trzy sposoby trasy. Jest giętka, sztywna i półsztywna. Uginająca się, sztywna i półsztywna, gdzie tu możemy puścić transport jak na kratownicy u góry i na dole. Zaraz tu będzie taki fotomontaż, gdzie będzie pokazane, jak wygląda to w rzeczywistości. Tak będzie transport wyglądała już nie w niedługim czasie, gdzie jest most i transport Skyway. Podróżujemy bezpiecznie i ekologicznie. A ten wagonik to już jest realne zdjęcie z ekotechnoparku, gdzie są testowane wszystkie unibusy, które są produkowane w firmie. I jak wszędzie, tak jak już mówiłem, zabezpieczenie, żeby nie wykoleiło się, żeby było bezpieczne, wszystko musi być sprawdzone, opatentowane. Są to koła silnikowe przeciw wykolejeniu, żeby podróż i bezpieczeństwo firma stawia na najwyższym poziomie.
To są silniki używane do transportu, które są bardzo ciche i wydajne. A żeby to sprawdzić, są właśnie testy wszystkich tych urządzeń i dopuszczenia i certyfikaty, które sprawiają, że firma ciągle i cały czas rozwija się. Aerodynamiczny współczynnik oporu. Dlaczego tak się dzieje, że samochód ma tak duże, jak w porównaniu z transportem Skyway, pojazdem, bo jest na drugim poziomie. Nie ma tego oporu powierzchniowego, który tworzy się podczas jazdy. Współczynnik, tak jak tu widzimy, C równa się 0,4, a współczynnik pojazdu Skyway wynosi tylko 0,065. Następny plus naszego transportu. Ile można przewieźć osób i za jaki koszt? Czyli na 100 km przewozimy 14 osób, gdzie możemy to łączyć, ten transport. Przewozimy za 0,12 litra paliwa w przeliczeniu. Jest to bardzo tanie i wydajne. Przy prędkości, ten pojazd po prawej stronie, to jest do 500 na godzinę, spala tylko litr na 100 km i przewozi 6 osób. To jest mega, mega wyczyn. Problemy, przeciążenie tras transportowych, brak zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska, wysokie zużycie energii w naszej firmie, to wszystko jest na plus. My to wszystko tak jakby likwidujemy do minimum i tak jak mówię, że to jest przyszłość już niedługa transportu. Jakie są porównania, żeby nie być gołosłownym? Nakłady inwestycyjne. Jeżeli weźmiemy tramwaj, samochód osobowy, jednoszyn lotnictwo, metro, kolej żelazna, transport wodny, kolejka liniowa, na wszystko, wszystkie współczynniki, czyli nakład inwestycyjny, to na zielono to jest właśnie transport Skyway. Koszty operacyjne. Tu są najniższe w porównaniu do wszystkich transportów obecnie funkcjonujących. Zużycie energii. Kolosalna różnica porównując do pozostałych transportów. Przepustowość. Nasza kolejka może przewieźć w przeciągu godziny do 1000 osób. To jest bardzo dobry wynik. I też bijemy tu konkurencję we wszystkich możliwych tutaj. Zanieczyszczenie środowiska. Również mamy najniższe, bo to jest produkcja ze słońca, z wiatru, czyli sama ekologia, co teraz jest bardzo, można powiedzieć, modne i na czasie i spełnia wszystkie kryteria, nasza firma spełnia wszystkie kryteria, żeby to produkować i wdrażać w życie. Wskaźnik wypadków przy transporcie, tak jak tam wcześniej mówiłem o wypadkowości, o kołach, o zabezpieczeniach, to wszystko inżynierowie sprawdzają, testują i tu również wygrywamy z konkurencją. Czyli w każdej dziedzinie jesteśmy na obecną chwilę bezkonkurencyjni na rynku. Produkujemy obecnie i testujemy 11 modeli unibusów, od najmniejszych dwuosobowych do szybkościowych do 500 na godzinę. Unikary, unibiki. Transport towarowa, gdzie całe kontenery możemy
przewozić bardzo szybkimi trasami i o wysokiej właśnie tutaj prędkościach, o wysokich prędkościach. To są zdjęcia z fotomontażu. Tak będzie w rzeczywistości wyglądał transport. Czyli tu jak mamy cały kontener, szybkość do 100 km na godzinę, można to przewozić. Na dole może być transport miejski. Tu po prawej stronie mamy pokazany transport materiałów sypkich, które mogą być puszczone w morze do 15 km, gdzie rozładunek transportu morskiego, statek nie musi podpływać do doków, to wpuszczamy w morze i jest szybciej, ekologiczniej i bezpieczniej. Tak będzie wyglądał transport w przyszłości. Jak widzimy, piękna przyroda, a my z góry możemy to obserwować. Kto za tym wszystkim stoi, tak jak mówiłem, Anatolij Edward Junicki, już od 40 lat wcześniej myślał, żeby dać ludziom możliwość transportu ekologicznego, bezpiecznego. Jest to inżynier, filozof i naprawdę człowiek, który chce chronić planetę, chce dać ludziom możliwość transportu bezpiecznego, ekologicznego i najważniejsze, taniego. Tu mamy tutaj pierwszy jego prototyp, a po prawej stronie w przyszłości tak może wyglądać Transnet, transport na świecie. A żeby nie być gołosłowny, wszystkie certyfikaty, wszystkie dopuszczenia muszą być i właśnie Anatolij i jego firma otrzymuje to. Spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Następny certyfikat ISO 9001-2015. Wszystko tu jest opisane. Jeżeli jesteśmy inwestorami, możemy to sprawdzić w swoich biurach, poczytać. Ja tylko właśnie zaznaczam, że jest coś takiego. Nowi inwestorzy mogą to zobaczyć po zarejestrowaniu. Także to wszystko jest w naszych biurach. Następne to jest, mamy certyfikaty dopuszczenia. Mówię od Stanów do Chin, wszystkie certyfikaty, które 83 patentów. Także tu jest wszystko do wglądu. Nie jest to gołosłowne, można sprawdzić wszystko. Złoty rydwan za najlepszy transport, innowacyjność, który został nadany w Polsce, w Gdańsku. Także tu już bliżej nie można zobaczyć i to wszystko właśnie jest udokumentowane. Wiadomo, że jeden człowiek wymyśli, ale musi mieć grupę, musi mieć ekipę. Muszą być osoby, które wspomogą to wszystko i wprowadzą w życie. Na obecną chwilę z SWC Skyway jest około 1000 inżynierów zatrudnionych, a to ostatni nabytek, właśnie ten blok został zakupiony w całości przez firmę SWC, żeby żadne patenty, bo to wiadomo, wszystko jest opatentowane, wszystko nie wychodziło poza, no jak to się mówi, ściany, wszystko w jednym budynku jest umieszczone. Bo konkurencja nie śpi. A to są już hale produkcyjne, można powiedzieć, materiały tu są kosmiczne, produkcja lekka, żeby wszystko było ekologiczne, tanie w utrzymaniu i bezpieczne. A tak wygląda ekotechnopark, który znajduje się koło Mińska Białoruskiego, gdzie został teren przekazany przez władze
Białorusi, tu wcześniej był poligon, gdzie biegali, jak mówię, żołnierze, zostało po jednostce, został teren, został to uprzątnięty w 2015 roku, przekazany i zaczęło się testowanie wagonów i unibajków naszej firmy. Tak wyglądało to w 2019 roku. Miałem tą możliwość i przyjemność jako inwestor zobaczyć to na żywo, będąc właśnie w tamtym roku, w sierpniu, jako inwestor i partner. Z całego świata mogły osoby przyjechać, zobaczyć, przejechać takimi wagonikami, dotknąć, w co inwestujemy i jakie są możliwości firmy, która jest naprawdę, moim zdaniem, na obecną chwilę najlepszą ofertą pod względem transportu. Tak to wygląda w rzeczywistości, na takiej linie, strumie możemy podróżować cicho, bezpiecznie, ekologicznie. Tu jak widzimy osoby, które są na ekofestiwalu. Tutaj mamy tak jakby trzy pojazdy. Ten u góry to jest dwuosobowy, może być elektryczny albo na, jak to nam mówi się, na pedała. To używany może być w parkach, w miejscach, gdzie jest, można się przemieszczać szybko i ten pojazd można będzie zakupić na własny użytek. Na dole mamy do transportu materiałów sypkich i po prawej stronie, tym pojazdem po prawej stronie miałem przyjemność podróżować w tamtym roku. Tu na dole, a u góry jest, jak tu na kratownicy, pojazd do 500 na godzinę. Do testów w tym miejscu, na razie jeszcze w ekotechnoparku Marina Horce. Nie ma jeszcze takich możliwości, żeby przetestować w zupełności, bo jest za mały teren. Był wystawiany, premiera Unibusa miała miejsce w 2018 roku. Tak wygląda w środku. Siedziałem, to jest Mercedes, to się chowa przy takim, w takiej wygodzie, jak ktoś podróżuje pociągami, innym transportem, przy wejściu do pojazdu tego jest no, komfort nie do opisania. To trzeba właśnie zobaczyć, dotknąć, usiąść i zobaczyć, w jakich warunkach w przyszłości będziemy podróżować. Jako partnerzy, inwestorzy i wszyscy, którzy będą mieli okazję przejechać się, to jest niesamowite przeżycie. Zobaczyć i mówię, zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka. Były wystawiane właśnie w Berlinie na targach InnoTrans. Miałem okazję też być właśnie na tych targach, gdzie pozostałe firmy nie miały takiego, tak jak można powiedzieć, designu, takiego zrobili design, a firma Skyway wystawiła pojazd do 500 na godzinę, gdzie budził bardzo duże zainteresowanie odwiedzających te targi. A tak właśnie wygląda zdjęcie w realu na Białorusi. A tu następna projekt do testowania naszych pojazdów. To już jest w innym regionie świata. Tak będzie wyglądało w Szardży koło Dubaju, gdzie w tym będzie miejscu cała infrastruktura do testowania, do szybkiej kolei, do transportu towarowego, gdzie jest duże zapotrzebowanie w Emiratach na taki transport. Tak to wygląda w rzeczywistości na obecną chwilę. Testy przechodzą pojazdy
które będą wykorzystywane już do transportu miejskiego. No pięknie to wygląda. Jak my byliśmy w 2000 właśnie w maju, dopiero były pierwsze początki, te słupy były, a teraz już są testy, trasa 400 metrów do testowania wagonów. Tak to wygląda właśnie obecnie, Tropic Unicar. Fotomontaż, tak będą wyglądać trasy w niedługim czasie. Także jak mówię, tutaj w naszym przypadku można przewozić towary, osoby, miejski transport i to wszystko jest w zasięgu ręki, bo to wszystko się tworzy na naszych oczach. Jak widzimy tutaj transport kołowy, a nasze unibajki, unibusy podróżujemy bezpiecznie, tanio. Także to wszystko już nie jest historią, to jest historia, która się tworzy na naszych oczach. Tu zdjęcie mamy wystawione były unibusy, gdzie siedzi właśnie król Emiratów Arabskich, Mohammed Rashid. Tutaj na placu w Szardży z naszym inżynierem, konstruktorem, właścicielem panem Jonickim. To nie są zdjęcia z fotomontażu, to już jest, to jest rzeczywistość, która tworzy się na naszych oczach. A tutaj, jak mówiłem, że został podpisany kontrakt na 15 km przedróg z trasy, gdzie będzie w Dubaju budowana pierwsza trasa 15 km, 21 przystanków. Także to już dzieje się na naszych oczach i tu w tym momencie możemy być inwestorami takiego niesamowitego projektu, który się tworzy cały czas. Nie ma różnicy, czy mamy pandemię, czy nie mamy pandemii. Tutaj mamy możliwość zainwestowania i patrząc na rozwój firmy, w niedługim czasie możemy być udziałowcami i brać dywidendy z tych projektów. Jeszcze raz włączyłem to zdjęcie, bo jest pięknie. Wygląda ten transport strunowy. Pokrótce podsumowując, jaki jest transport Skyway? Innowacyjny. Myślę, że wszyscy, którzy widzieli te zdjęcia i te opisy, nie są w stanie zaprzeczyć, że to jest innowacyjne, nad ziemią, czyli bezpieczne, wysoka prędkość do 500 na godzinę. W obecnym już mamy ten następny w projekcie, że zwiększamy prędkość, wydajny, łatwo integralny, najważniejsze, przyjazne dla środowiska. Wszystko to jest na plus dla firmy Skyway w dziedzinie transportu. A tu są możliwości, jakie firma też również wciela jako miasta linearne, zielone, gdzie nie tylko transport, ale i rozwój poniżej transportu, czyli ziemia ekologiczna, hodowle ekologiczne, wszystko idziemy w stronę ekologii, chronimy planetę, żeby zostawić coś dla przyszłe pokolenia i dać możliwość funkcjonowania i oddychania pełnymi płucami dla Ziemi, dla nas, dla całego środowiska. Tak będzie wyglądało w przyszłości miasta linearne, przesiadki, zieleń. I my przemieszczamy się transportem strunowym.
różne właśnie konstrukcje. Tak jak mówiłem, 11 modeli jest i każdy, w każdych warunkach można to zastosować. Jak nasz inżynier chciał to, żeby wdrożyć w życie, bo wizja jest wizją, ale żeby wdrożyć wizję w rzeczywistość, to musi być droga do pokonania. Czyli od 78 mówiłem 40 lat prawie, rozwój technologii. W 2014 roku został stworzony crowdfunding, czyli możliwość zainwestowania. Każdy mały nawet inwestor czy udziałowiec może zainwestować w postaci nabycia udziałów i dać możliwość rozwoju firmie. W 2014 wszystko było tylko w głowie, na papierze. Mamy i to zostało podzielone na 15 etapów. Obecnie mamy 2020 rok, jesteśmy w 14 etapie, został nam jeszcze jeden etap i kończy się udział jako crowdfunding, będą projekty celowe do zakupu akcji już bezpośrednio, gdzie będą budowane trasy szybkiego ruchu czy miejskie. To wszystko jest kwestią czasu, zostały podpisane umowy. No wiadomo, że jak firma, to musi pewnie, ma pewnie ograniczenia do informowania, bo to wszystko jest możliwości, żeby konkurencja się nie dowiedziała, jest tajne. Także tylko chwilowo można powiedzieć, że już takie umowy są podpisywane. Jak możemy zainwestować w pakiety, bo u nas to się nazywa pakiet akcji i są, tak jak ja mówię, dla każdego, bo możemy inwestować na raty, możemy być udziałowcami, którzy inwestują przykładowo $1000, $300, wtedy mamy przy pakiecie InnoTrans rozłożone po na trzy tak jakby wpłaty po $1000, czyli w pierwszym momencie dostajemy 33 tysiące udziałów, później 38 i 47. To są po 1000 zł. Następny pakiet szybki start, tak zwany, to jest $300 na 2 miesiące. Mamy tutaj 18 tysięcy udziałów, maluszek, może rodzic, może dziadek wykupić dla wnuczka na 9 miesięcy po $65 na miesiąc. Można to spłacić jednorazowo, można to robić na 9 miesięcy po $65. Student na 9 miesięcy mamy po $150 na i tu mamy 46 tysięcy udziałów. Są pakiety dla osób, które mają większą gotówkę, mogą zakupić akcje od $150 000, wtedy mają 8,5 miliona akcji. Za $100 000, tu jak widać, tu 54. Te wszystkie pakiety mamy to w naszym back office, gdzie możemy sobie zobaczyć, co nas interesuje. Osoba, która wprowadziła Państwa lub osoba, która zaprosiła, ma możliwość udostępnienia tych wszystkich informacji. Ja tylko pokrótce powiem, że obecnie to jest dla każdego. Plany ratalne od $25 już się zaczynają, czyli tak jak mówię, o 10 miesięcy mamy start na 5750 udziałów, później za $50, za 100, za 200, za $500, 1000, 2,5 i 5000. Są pakiety ratalne na 10 miesięcy.
Proszę tylko zauważyć, bo zaraz przejdziemy do pewnej promocji, jakie tutaj są różnice. Przy 50 dolarach mamy 13 tysięcy udziałów, przy 100 dolarach na obecną chwilę 31. A teraz proszę zauważyć, jaka jest promocja w związku z sytuacją obecną na świecie. Firma dała możliwość inwestorom i przyszłym inwestorom, tak zwana Step Up 2021. Tu mamy współczynnik 1,50, 1,90, a co się właśnie z tym wiąże, to są współczynniki, które są i dają możliwość przy 50 dolarach na rok, czyli mamy 600 dolarów, czyli mamy 28 tysięcy udziałów przy obecnej promocji, która trwa do końca wakacji, jak ja mówię, do końca sierpnia. Za 100 dolarów mamy 1200, za 1200 dolarów mamy 10 800 udziałów. Jeżeli weźmiemy, że firma wchodząc na giełdę będzie po dolarze, no to można sobie tutaj przeliczyć. Nie ukrywam, że skorzystałem z tej promocji, bo jeżeli o czymś mówię, to staram się to robić i każdemu polecam, bo naprawdę warto skorzystać z takiej promocji. Ja wchodząc w 2017 roku, można powiedzieć, że ta promocja to jest z 2018 roku przy tych współczynnikach, co obecnie firma proponuje, daje taką możliwość. No i każdy może to przemyśleć i zainwestować, żeby być udziałowcem naszej firmy. Jeszcze raz podsumowując, żeby każdy zauważył, jakie są współczynniki 1,50, 1,90, jeżeli się cofniemy to, co będzie po promocji, no to jest, tu jest współczynnik za 25 dolarów, jest 1,23. Przy planie za 10 miesięcy za 1000 dolarów mamy 1,45, a obecna promocja jest 1,50, 1,90. Czyli każdy może sobie tutaj to przeliczyć, ile zyskuje, korzystając z tej promocji, która obecnie jest przedłużona, bo w czerwcu była i została przedłużona przez nasze kierownictwo firmy, żeby wspomóc, żeby to, jak to się mówi, rozpędzić ten pociąg, wrzucić więcej węgla do parowozu, żeby to wszystko hulało szybciej i szybciej się zawiązywały te kontrakty, żeby można było wcielać nasze projekty w życie. Level Up, już mówię, o co chodzi, to dla osób, które czynnie promują firmę, są jakby, tak jak mam możliwość też być nie tylko inwestorem, a osobą, która promuje. Są takie miesięczne, można powiedzieć, bonusy i konkursy, które są rozliczane raz w miesiącu. Jeżeli wejdziemy na swój back office, jest coś takiego level up, można sobie poczytać dla osób, które są już inwestorami i partnerami. I chciałbym pogratulować naszej koleżance, inwestorce i partnerce, która w czerwcu zdobyła nagrodę jako najlepsza w miesiącu, zajęła pierwsze miejsce wśród wszystkich partnerów i skorzystała z tego właśnie
bonusu. Jest to pani Wanda Łangowska z Gorzowa. Pełne gratulacje przekazuję od siebie i od pani dyrektor za tak ambitną i wytrwałą promocję naszej firmy i każdemu, kto jest obecnie na prezentacji, chciałbym powiedzieć, że wszystko jest możliwe, każdy ma tą szansę wejść tutaj i zaistnieć w naszym tutaj programie bonusowym i mieć dodatkowe profity z tego tytułu. Polska jako kraj znalazła się na 16 miejscu w tym zestawieniu. No, zaistnieliśmy, także myślę, że lipiec też nie będzie gorszy od czerwca. Także tutaj proponuję i apeluję, żeby polecać, informować swoich najbliższych, swoich osoby, które jeszcze nie słyszały o firmie, a chciałyby zakupić po promocyjnej cenie pakiety, które, jak wcześniej mówiłem, mają bardzo duże przebicie finansowe i tak jak pan Junicki, jego hasło przewodnie jest buduj Skyway, chroń planetę. Ja tu całym sercem podpisuję się pod tym hasłem i jestem tutaj jak najbardziej za firmą i promuję ten projekt od 3 lat. Nowości, jakie są wprowadzane w naszej firmie, jest możliwość ściągnięcia sobie z Google Play apki SWC, gdzie mamy dostęp do swojego konta, do swojego back office'u. Jest to testowane, mam to już ściągnięte, jest bardzo czytelne i każdemu, kto już jest inwestorem, polecam, żeby się ściągnąć taką aplikację. Jesteśmy na bieżąco, nie musimy odpalać komputera, włączamy telefon, a telefon przeważnie nosimy z sobą i korzystamy, jeżeli już mamy te raty, czy jakieś czy prezentacje, wszystko mamy tutaj w zasięgu dosłownie ręki. Wyciągamy telefon i możemy promować najlepszy transport obecnie na świecie. Polecam i jest tutaj testowane, żeby inwestorzy i przyszli inwestorzy mogli mieć na bieżąco informacje, co dzieje się w firmie. Idziemy z duchem czasu, z technologią, także tutaj nie odstajemy, a wyprzedzamy konkurencję. Chciałbym jeszcze tutaj podsumować krótko, jak to wyglądało w Dubaju, jak byliśmy na pierwsza grupa inwestorów. Będąc na szkoleniu, mieliśmy szansę i możliwość pojechania na teren budowy do Szardży. Tutaj właśnie, tak jak mówiłem, pierwszy słup, gdzie zostały wylane. Teraz obecnie już jest ten teren, kolejka już jest testowana, tak jak mówiłem, 400 metrów. Gorąc niesamowity, jak to na pustyni, budowa ciągle jest, tam się buduje non-stop. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w Dubaju, gdzie jest największa budowa, tak jak nam powiedział osoba, która mieszka tam, jest ponad 80% dźwigów w ogóle ze świata jest właśnie na terenie Dubaju w trakcie budowy wieżowców. No właśnie tutaj po prawej stronie jestem na najwyższym tym wieżowcu obecnie, bo już następny powstaje jeszcze wyższy, Burj Khalifa, gdzie tu stanąłem także firma i daje skrzydła, takie szkolenia dają moc i każdemu tej mocy życzę, żeby tutaj zainwestował, poczuł się inwestorem, propagatorem tej idei, tego transportu, który nieuniknione będzie przyszłością na świecie. Jak pan Juliński powiedział, opaszemy świat, 50% transportu będzie w firmie Skyway SWC. Także tutaj możemy śmiało promować i mówić
wszystkim dookoła, jak ja mówię, wszystkim dookoła, żeby mieli możliwość zainwestowania i poczuli się jedną wielką rodziną Skyway Community. Na koniec życzę wszystkim wypoczynku, jeżeli ktoś jest jeszcze na wczasach. Nie zapominajmy o Skyway Community, propagujmy i kończąc to hasłem buduj Skyway, chroń planetę. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru, przemyślenia, dobrych przemyśleń, inwestycji i żeby każda osoba była zadowolona. Także miłego wieczoru. Do widzenia.